Hej kochani, witam Was w kolejnym Vlogmasie. Zaczynamy sobie kolejne takie świąteczne, mam nadzieję, klimatyczne dni. Teraz musicie trzymać mocno kciuki, aby dzisiaj w Szczecinie przestało padać, bo od rana cały czas leje, a mamy Mikołajki, dzisiaj otwierają jarmarki, na które miałam iść. Chciałam zobaczyć właśnie otwarcie, całe to główne, tą główną galę, powiedzmy, Parady Mikołajów, zapalanie najwyższej choinki w mieście. No i jeżeli pogoda na to pozwoli, to oczywiście ja się tam wybiorę, ale na razie coś na to się nie zapowiada i boję się, że niestety będę musiała sobie ten dzień dzisiaj odpuścić i nie pójść. Ale dobra, chciałam też z Wami tutaj sobie coś przetestować. Jakiś czas temu otrzymałam tutaj takie oto dwa produkty. Jak widzicie, ja już mam gotowy makijaż, nie mam tylko pomalowanych ust. Jest to seria z Eveline Oh My Lips i są to błyszczyki, które mają powiększyć nasze usta. No jest to taka ciekawostka, coś takiego innego, powiedzmy. Ja tych produktów jeszcze nie używam, są one nowe, zapakowane, także nie wiem, jaki będzie w ogóle efekt. No i chciałam sobie to przetestować teraz z Wami. Jak widzicie, nie mam pomalowanych ust, więc uznałam, że jest to fajny moment, aby sobie tutaj z Wami zobaczyć, czy faktycznie te błyszczyki powiększą moje usta i czy jest to właśnie produkt warty zakupu. Ja mam tutaj dwie opcje, jedna z chili, a druga jest tutaj z jadem pszczelim. I użyjemy sobie chyba tej czerwonej, tak jakoś mam ochotę. Jeżeli chodzi o te błyszczyki, to mamy tutaj nałożyć, poczekać 5 minut i one powinny wtedy zadziałać na naszych ustach. I jak widzicie, z takich ust powinny zrobić się takie. Czy to faktycznie będzie hit? No to sobie zobaczymy. Ja już ten produkt otwieram. Zobaczę, jak on wygląda w środku. Opakowanie jest bardzo ładne, eleganckie, takie ze złotym. A błyszczyk jest taki, jak widzicie, jak moja bluza. Nie spodziewałam się, ja nie zaglądałam do środka. Myślałam, że będzie bardziej on taki w odcieniu czerwieni, troszkę zabarwiony, jak chili. Także dobra, przypatrzmy się moim ustom, żeby zobaczyć po prostu, czy będzie ta różnica widoczna. Moje usta jakoś naturalnie nie są małe, nie są bardzo wąskie, ale mam widoczną taką asymetrię. Przyjemnie pachnie naprawdę bardzo. Nie wiem, czy tak nałożyć więcej, mniej. Trzeba więcej chyba, nie? Żeby były takie glonojatki. No i tak ten odcień prezentuje się na ustach. Jak widzicie, to zabarwienie nie jest jakoś mocno widoczne, ale faktycznie no ten blask jest, powiem Wam, przepiękny, naprawdę. No, bardzo mi się to podoba, także dobra, odczekam sobie 5 minut i zaraz do Was wracam. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jeszcze nie minęło 5 minut, minęło około ponad minutka, ale chciałam Wam dać tutaj update, że usta zaczynają tak delikatnie mrowić, delikatnie szczypać. Nie jest to ból, nie jest to jakieś bardzo mocne szczypanie, ale tak czuję, że coś się tam dzieje. A czy są większe? Mam wrażenie, że są bardziej jakby czerwone takie, że ten mój naturalny odcień tych ust zaczyna być taki bardziej widoczny. No, zobaczymy, co będzie dalej. Minął już czas, minęły te 5 minut, no i tak w sumie wygląda, można powiedzieć, gotowy efekt. Powiem Wam, że no faktycznie, wiecie, te usta jakby nie są większe, one nie urosły, nie wiadomo, co się z nimi nie stało, ale ten efekt tego odbicia lustrzanego, który daje ten błyszczyk oraz tego, że on je delikatnie podrażnia, bo ja nadal czuję to mrowienie na ustach, daje właśnie taki efekt, że te usta wydają się takie pełniejsze, bo są mocniej zaznaczone, mocniej takie czerwone, ta nasza naturalna barwa ust staje się bardziej uwydatniona. A jeżeli chodzi o błysk, to on zawsze daje taki efekt powiększenia optycznego, także no, ciekawy taki produkt. Myślę, że będę go jeszcze używać. Także jeżeli lubicie takie, powiedzmy, gadżety kosmetyczne, to myślę, że warto sobie zakupić i wypróbować na sobie ten błyszczyk, no bo efekt musicie ocenić, czy po prostu Wam się podoba taki, czy nie. Ja powiem Wam, że no, jestem zadowolona, jak to wygląda. No i tak, pogoda może nie jest za ładna, nie poprawiła się zbytnio, ale nie ma chociaż takiej mega dużej ulewy, także i jadę, wyszykowałam się. Ale rogi będę musiała raczej zostawić, chociaż chętnie bym w nich poszła. Właśnie mam nadzieję, że atmosfera będzie na tyle gorąca, że rozgrzeje nas i nie będzie aż tak zimno się odczuwało, jak jest zimno, bo są tylko 2 stopnie, do tego pada deszcz, jej wiatr, więc no na pewno nie będzie za gorąco. Tak na chwilę jeszcze przycupnę, bo chciałam Wam pokazać, pomalowałam usta. Mam gumę, to nie przyjmujcie, że tak żuję brzydko, ale pomalowałam właśnie te usta, zmyłam tamten błyszczyk. Minęło już od tego testu mojego tutaj kilka godzin. Jeżeli chodzi o to mrowienie czy coś, to dawno ten efekt już minął. Efekt tego powiększenia
jest zdecydowanie, kiedy ten błyszczyk jest nałożony, później już ten efekt się aż tak nie utrzymuje, także musicie mieć to na uwadze, że oczywiście, no wiadomo, to nie jest stały jakiś zabieg czy kosmetyk, który Wam na stałe te usta powiększy, czy na nie wiadomo jak długi okres, bo trzeba go tam dokładać w ciągu dnia, to jest jakby logiczne, no ale możecie zobaczyć, że nie robi się tutaj nie wiadomo jaki kaczy dziób czy glonojad na ileś tam, także możecie być spokojni, możecie sobie wypróbować taki produkt, zobaczyć, czy będziecie się w takich pełniejszych ustach, takich bardziej nawilżonych, bardziej krwistych, czuły dobrze, no i ewentualnie może właśnie się zdecydować na stały już zabieg taki. Odpaliła się nasza choinka. Ja już wróciłam do mieszkania, niestety pogoda bardzo już się popsuła. Niestety zaczęło padać tak, że aż na deszczu pogubiłam rzęsy. Ale nie o tym. Ja właśnie ubrałam choinki, a to dlatego, że mam też choinkę do domu. Tak, zdecydowałam się na żywą, małą choinkę w doniczce. Tylko nie mam jeszcze do niej żadnych dodatków, ale choinka już jest, także idę robić takie przemeblowanie małe. To, co Wam pokazywałam wtedy, że zdobiłam i że tam w tamtym miejscu chciałam mieć, w poprzednim roku właśnie pokazywałam, że chciałam mieć w tamtym miejscu choinkę, jeżeli bym się zdecydowała. Także mam choinkę. Jaram się, bo to jest moja pierwsza choinka jakby na swoim mieszkaniu. Wcześniej nie miałam tutaj, tylko zawsze miałam w domu rodzinnym. No hej, mamy już kolejny dzień, tak, nastał kolejny dzień i jak widzicie choinki nie ma, bo wczoraj dostałam paniki. No, przestałam nagrywać i moja radość ze świąt się bardzo szybko skończyła, a to dlatego, że zaczęłam odwijać tą choinkę z tej folii, z tego wszystkiego, żeby porozkładać gałęzie i powychodziło z niej pająki, także ja byłam przerażona i choinka ostatecznie wylądowała na klatce schodowej, bałam się po prostu siedzieć z nią. No i uznałam już, że chyba nie będę chciała tej choinki, ale no zobaczymy. Zobaczymy, czy da się ją oczyścić, przejrzeć każdą gałązkę, żeby żadnego robaka tam nie było. Mówiliście mi, że nie będzie robaków, a no okazało się, że jednak są. I to takie naprawdę bardzo duże takie pająki, wiecie, nawet nie chude nogi, tylko takie grube, obleśne, no obleśne i... Pierwszy mój i ostatni raz będzie na pewno z żywą choinką, jeżeli ona tutaj w ogóle powstanie, bo naprawdę jest bardzo ładna, wszystko pięknie pachnie lasem, ale no nie dla mnie po prostu pająki i robaki, no ale zobaczymy. No i tutaj też wczoraj kupiłam z Janki Candle Wosk, mój ulubiony, właśnie takie świąteczne ciasteczko i on pachnie wypiekami, ja go mam co roku i wczoraj zrobiłam właśnie sobie zapas tego wosku, już użyłam wieczorem. Także tylko na świątecznej atmosferze wosku się skończyło tak naprawdę. Mam nadzieję, że uda się ją dzisiaj ubrać i oczyścić naprawdę z tych wszystkich robaków i że nic już po oczyszczeniu nie będzie tam z niej wychodzić. No i z Pepką mam kilka tutaj, no to akurat nie na choinkę, ale resztę rzeczy właśnie do tej choinki. I jako, że tam doniczka jest taka zwykła, no to myślę, że takie coś będzie fajne, żeby owinąć tą donicę. I takimi tasiemkami obwiązać właśnie ten worek. To jest to prawda worek prezentowy i wszystkie te rzeczy są z Pepko. Tutaj macie cenę, czubek będzie taki srebrny, gwiazda, no i taki zestaw bombek. One są takie mieniące się, bardziej brokatowe, czego chyba tutaj nie widać. I są takie matowe srebrne, błyszczące srebrne, takie lampeczki, takie drugie lampeczki, również LEDowe. Te kosztowały, widzicie, 6 zł, a te kołodyszki. All is bright, bound yonder.
a wieczór dzisiaj domowo i sportowo. Tam leci meczyk. Lech wygrywa. A tutaj już przygotowany laptop na KSW, bo trzeba dopingować Mamedan. Powiem, że no jaram się, jak teraz mieszkanko wygląda. Tak uroczo, pięknie, świątecznie. Jednak te ozdoby, które pokazywałam Wam właśnie w poprzednim blokmasie, te co tutaj wszystko poukładałam i w ogóle, no to wyglądało to ładnie, wiadomo, świątecznie, dawało jakiś tam klimat. Ale jednak choinka i lampki, no to jest to, także cieszę się bardzo. Mamy już 8 grudnia i dzisiaj znowu na sportowo, tym razem kwalifikacje skoków narciarskich, później będzie normalny już ten konkurs główny, a ja sobie leżę, odpoczywam. No, co prawda wygląda, jakby było ciemno już, troszkę tak się przyciemnia na dworze, ale jest po prostu kiepska dzisiaj pogoda, tutaj zaczyna trochę kropić, padać. No, w każdym razie chodzi mi o to, że dzisiaj mam taki dość raczej leniwy dzień i myślę, że tak zostanie, bo jest godzina 14, ja dalej leżę i nic konkretnego jakby nie zrobiłam. Miałam się ogarnąć, ale no wyszło jak wyszło. Dajcie też znać, czy Wy też tak sportowo, ale nie aktywnie, jeżeli chodzi o własną osobę, spędzacie ten grudzień i takie leniwe dni, czy też nie, czy nie oglądacie w ogóle, jak nasi jakby Polacy się tam starają zdobyć jakieś miejsca, dobre pozycje w różnych sportach, także dajcie koniecznie znać. No a teraz też jest w ogóle ciemno, tak pogoda, tak ciemność zmienia się w ciągu kilkunastu minut, no kilkudziesięciu może. Zaczęłam już właśnie montować ten vlog, którego oglądacie w tym momencie. Także tutaj dogrywkę robię, już będę kończyć ten dzień, się z Wami pożegnam. No i będę właśnie kończyć go, aby już był dzisiaj wrzucony na kanał. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Zapraszam oczywiście na kolejne. Jeżeli Wam się podobał, to kciuk do góry, będzie mi bardzo miło. Możecie w komentarzu zostawić jakąś emotkę, cokolwiek napisać, będzie mi też właśnie miło, jeżeli będę widziała Waszą reakcję na filmy. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału oczywiście, no i my widzimy się w kolejnych filmach. No i lecę oglądać też skoki i kończy tego vlogmasa. Hej!